Cześć, witajcie. Witamy Was po kolejnej takiej długiej przerwie, ale mam nadzieję, że to już będzie ostatnia taka przerwa, bo sezon urlopowy się kończy. No i jedziemy. Zaczynamy może prawie że chronologicznie, bo zaczniemy od potrójnej premiery Vivo. W poprzednim tygodniu, czyli nie w tym, który teraz mija, tylko jeszcze we wcześniejszym, Vivo pokazało trzy smartfony serii X70. Prawdopodobnie nieprędko do nas trafią, jeśli w ogóle, bo przecież seria X60 niedawno była. Więc tak tylko powiedzmy kronikarsko wspominamy, bo jednak telefony są dosyć ciekawe, chyba się zgodzisz. Tak, ja również witam Was serdecznie po przerwie. Mam nadzieję również, że w tej chwili będziemy dłużej. Was również zapraszamy serdecznie do tygodniówki i do materiałów Adama. Natomiast tak, smartfony są dosyć ciekawe. W sumie są trzy należące do serii. Jest X70, X70 Pro i X70 Pro Plus. Ten pierwszy na rynku chińskim ma procesor Dimensity 1200 Mediateka, natomiast ma być również wersja z Exynosem podobno, tak? Tak, Exynos 1080, przynajmniej tak znalazłem w moich źródłach, jest alternatywą, więc może okazać się, że na przykład na rynku globalnym ten telefon wystąpi z Exynosem. I tu mowa zwracajcie. Zwracajcie uwagę, prawdopodobnie oznaczenie literowo-cyfrowe będzie inne, bo Vivo jednak trzyma się takiej zasady, że jeżeli zmienia bardzo poważnie podzespoły w modelu o tej samej nazwie, to jednak zaznacza to również w oznaczeniu literowo-cyfrowym tymże właśnie. I ta podstawka ma bateryjkę 4,5 blisko w mAh, 4400, AMOLEDowy wyświetlacz, co jest bardzo fajne, 6,6 blisko cala wyświetlacz ten AMOLEDowy pracujący w rozdzielczości Full HD przy 120 Hz, co jest też dosyć niebanalną rzeczą w przypadku nawet tego flagowego, ale najniższego jakby to jednak w jest serii flagowej. Już ma właśnie AMOLEDa i to szybkiego, więc... Dokładnie. Aparaty nietypowo, bo 40 megapikseli z matrycą Sony IMX776V. Są do tego dwie dwunastki, jedna szerokokątna, druga portretowa, z przodu 32 megapiksele. Ładowanie 44-watowe, co warto wspomnieć. Mhm. Pamięć LPDDR4 i UFS 3.1, jeżeli chodzi o flash. Ciekawa propozycja, czy taka sobie? Jest spoko, może prześledźmy jeszcze szybciutko ceny. Są to oczywiście ceny przeliczone żywcem z juanów. Mamy tutaj trzy wersje, 828, 8256 i 12256 i one kosztują tam od 200 niecałych poprzez 2380 po 2550 z groszami. Przy czym, no oczywiście do tego trzeba by było jeszcze dorzucić podateczek i tak dalej. Kolejny model to jest X70 Pro i na ile dobrze widzę, to on w zasadzie różni się od podstawki tylnym aparatem. Dobrze mówię? To znaczy... Tak, tutaj mamy 50 megapikseli rzeczywiście. Tak. Tutaj mamy 50 megapikseli i ja tutaj z kolei mam zaznaczone, słuchaj, że X70 Pro rzeczywiście działa na Exynosie. I to jest Exynos 1080. Może, słuchaj, rzeczywiście w informacjach pojawiło się gdzieś jakieś przekłamanie i ta podstawka będzie rzeczywiście z Mediatekiem, a wersja Pro po prostu może będzie z Exynosem. Nie wiem, bo mówię, nie spotkałem się z informacją w związku z tym. Właśnie tu jest ciężko, bo te telefony jeszcze nie wyszły na global, więc tak naprawdę można gdybać, równie dobrze w tym Pro też może być alternatywa. A może być tak, jak Jacek powiedział i prawdopodobnie tak będzie. No niemniej gdzieś tam ten Exynos się ciągle cały czas przewija. Tak, ja podaję dane wersji chińskich, dlatego że są jedyne w tym momencie dostępne dane oficjalne Vivo, w związku z tym na global rzeczywiście będzie trzeba po prostu poczekać, zobaczymy jakie będą specyfikacje globalnych. Natomiast tak, specyfikacje są bardzo podobne, jeżeli chodzi o podstawkę i wersję Pro. Tutaj byłaby ewentualnie ta różnica dotycząca procesora. Jest niewielka różnica dotycząca baterii, bo tam była 4400, to jest 4450 i właśnie ta
różnica dotycząca głównego tylnego aparatu, czyli mamy 50 megapikseli i plus teleobiektyw 8 megapikselowy. Tak, no i jeszcze w pamięciach jest jedna różnica, bo dochodzi jeszcze jeden tier z pamięcią 512. No i tak szybciutko po cenach. Cena bazowego 8128 jest w zasadzie podobna jak tej wersji podstawowej, topowej, czyli tam 2550 z groszami. Później mamy 2730 za 8256, 2850 za 12256 i 350 za 12512 giga. Czyli ja myślę, że ten topowy model by się w czwórce u nas zmieścił. Tam pewnie by było 3999. Gdyby oczywiście do nas trafił, w co powiem szczerze wątpię, bo jednak jest, byłby za mały odstęp między 60 Pro a 70 Pro. Więc myślę, że Vivo sobie ten model u nas odpuści. Ja mam trochę nadzieję, że Vivo zdecyduje się na sprowadzenie do nas jednak, znaczy do nas mówię na rynek globalny tak naprawdę, a niekoniecznie do Polski, tego najsilniejszego modelu Vivo X70 Pro Plus. Z wielu powodów. Po pierwsze, rzeczywiście jest tam najmocniejszy procesor, bo jest Snapdragon 888+, i widać, że to jest topka. A drugi powód jest taki, że on fajnie wygląda po prostu z tym optycznie powiększonym modułem aparatów. Co prawda, on nie jest jakiś specjalny, to jest tylko design. No, aparaty tak? są fajne, ale aparaty są fajne. Mamy 50, 48, 12 i 8, czyli kompletnie biedy nie ma na pewno. Jest ten gimbalowy stabilizator obrazu, jest teleobiektyw peryskopowy, także naprawdę tutaj biednie nie jest. O, jeszcze IP68 ma, co wcześniej się nie zdarzało we flagowych Vivo. Także model jest naprawdę popitaśny, aczkolwiek ja osobiście szczerze wątpię, bo zwykle te flagowe czy semiflagowe Vivo docierały do nas okrojone, bo i pamiętam X50 też czegoś nie miał w porównaniu z wersją chińską, już w tej chwili mi się nie chce szukać, ale jak sobie znajdziecie recenzję, to tam o tym pisałem. To samo jest z X60, też nie przyszedł najmocniejszy, więc wątpię, żeby dali, szczególnie że cenowo to już jest naprawdę flagowy poziom, nawet bez podatku, bo mamy tak, 8256 pamięć, 3265 już, czyli już mamy dobrze ponad trójkę. 12256 to mamy 3,5 ponad, a 12512, czyli wersja taka najbardziej wypasiona, to już mamy ponad 4100, czyli u nas to już by dojechało do piątala. Wątpię. Poza tymi różnicami, o których już powiedzieliśmy, czyli aparaty fotograficzne, również oczywiście z teleobiektywem i procesor, jest jeszcze troszeczkę większy wyświetlacz, bo tutaj jest 6,78 cala i pracujący w rozdzielczości 1440x3200. Również przy częstotliwości odświeżenia 120 Hz, co przy baterii 4,5 tysiąca mAh, no w tej full wypas rozdzielczości i przy największym odświeżaniu to on długo nie popracuje. Jedyna nadzieja w adaptacyjnym i dostosowaniu rozdzielczości i adaptacyjnym dostosowaniu częstotliwości odświeżania. I w ładowaniu 55-watowym, mój drogi. No tak. Bateria może ci się szybko rozładuje, ale ty ją równie błyskawicznie naładujesz. Przez chwilkę podłączysz i jedziesz dalej. Więc no tutaj coś za coś. Mi się wydaje, że nie wiem, bo może się mylę, ale tak popatrzcie na te ostatnio prezentowane telefony. Baterie troszeczkę się kurczą, bo to już jest kolejny model, który nie ma baterii 5000, tylko ciutkę mniejszą, ale za to ma szybkie ładowanie. Więc może mamy taki kolejny pojawiający się trendzik drobny. W tej chwili obawiam się, że trzeba by było być rzeczywiście wróżką, żeby przepowiedzieć obecność tej serii na rynkach europejskich. Natomiast jest jedna rzecz, która łączy tę obecność między innymi z kwestią baterii, które są. Mówi się, że jest polepszona wydajność tych baterii. Tak naprawdę obawiam się, że problem jest troszeczkę głębszy. W przypadku jakby problemu tego, czy chińskie marki pojawią się w Europie, czy nie, mamy tutaj do czynienia z problemem dostępności podzespołów, w szczególności procesorów, ale nie tylko, bo również pamięci. W przypadku baterii z kolei
Ja obawiam się, że możemy mieć do czynienia z taką pewną oszczędnością ze względu na to, że nie do końca wiadomo, jak będzie się kształtował rynek pierwiastków ziem rzadkich, które no, są używane zarówno w podzespołach tych elektronicznych, jak i w baterii również. Które boję się są kontrolowane przez Chiny, jeszcze dodajmy. Tak, to znaczy jeżeli chodzi o kopaliny, to tak, kontrolowane przez Chiny. Z kolei jeżeli chodzi o produkcję podzespołów i patenty kontrolowane tak. głównie przez Stany Zjednoczone. No więc, słuchajcie, to jest klincz, to jest typowy klincz, gdzie się po prostu trzymają za kochones, że tak się wyrażę, i jedni drugich, i prawdopodobnie stąd wynikają problemy wszelkie dotyczące rynku zarówno półprzewodników, jak i wkrótce prawdopodobnie również baterii. Wkrótce prawdopodobnie całej elektroniki, bo już w poprzedniej tygodniówce wspominałem z osobistych doświadczeń, jest problem w tej chwili z zakupem niektórych już modeli smartfonów. Po prostu nie ma. Więc szykujcie się, że będzie jeszcze gorzej. Ja widziałem pod poprzednią tygodniówką pytanie, czy wydawać już teraz pieniądze na telefon, czy poczekać. Słuchajcie, to jest ruletka, naprawdę. To znaczy nie czekać z tego powodu, że diabli wiedzą, czy będzie coś lepszego u nas, jeżeli chodzi, czy coś z Chin do nas przyjdzie rzeczywiście, poza rzeczami zapowiedzianymi. Po drugie, diabli wiedzą, jak będzie z cenami, dlatego że mamy inflację, która po prostu powolutku się toczy, ale te ceny będą po prostu ciągle coraz wyższe. Do tego jest jeszcze właśnie, do tego dochodzą te problemy z zaopatrzeniem w półprzewodniki. Powiem szczerze, gdybym ja miał wydawać swoje pieniądze, to raczej bym nie czekał. Ale tutaj, jak mówię, trzeba by było być wróżką, żeby doradzić coś pewnego. Tutaj nie ma pewnych porad, słuchajcie, przykro mi bardzo. Ja bym się podzielił inną poradą, która może również tutaj w tej sytuacji się w miarę chyba dobrze sprawdzić. Wymieniajcie telefon co drugą generację, czyli jeżeli macie smartfon ubiegłoroczny, to poczekajcie, o ile oczywiście działa, jest w całości. Natomiast jeżeli korzystacie ze starszych urządzeń, to tak jak Jacek powiedział, może być to dobry i może ostatni moment, żeby kupić coś nowego, świeżego, w miarę rozsądnej cenie. I tutaj podpowiadam, żebyście kupowali smartfony jak najświeższe, bo jest cień szansy, że one będą dłużej wspierane. I tutaj też znowu ukłon, że tak powiem, w stronę niektórych producentów. Nie będę konkretnego reklamował ani jednego, ani drugiego, ani trzeciego. Ale poszukajcie sobie, kto oferuje dobre wsparcie aktualizacjami i wybierzcie tego producenta. No to ja wam z kolei powiem dla tych, którzy nie są fetyszystami aktualizacji i nie potrzebują mieć najnowszego systemu i w najnowszej wersji interfejsów graficznych, że jeżeli nie macie zbyt wiele kasy i nie jesteście bardzo mocno uczuleni na punkcie najnowszych Androidów i najnowszych interfejsów graficznych, nakładek, to szukajcie starszych flagowców po prostu. W dobrym stanie, albo nawet nowych, bo czasami się jeszcze nowe, starsze flagowce, dwie generacje nawet wstecz zdarzają w sensownych cenach, które można kupić i można z nich korzystać. Tylko przygotujcie się wtedy, że bardzo często najnowsze wersje aplikacji różnych mogą wam nie działać tak, jak byście chcieli. Mówię, poza tym, wiesz, nie ma się co napalać na najnowszą wersję systemu, tylko raczej na najświeższe poprawki bezpieczeństwa. To miałem na myśli, mówiąc o aktualizacjach w ogólności, no bo jakby jedno wynika z drugiego, no, wspierają aktualizacjami systemu, ale też przy okazji dają poprawki bezpieczeństwa. Natomiast chciałem się podzielić jeszcze taką jedną informacją. Myślę, że nie warto już w tej chwili kupować telefonów używanych z dwóch powodów. Przede wszystkim możecie się naciąć na telefon niespłacany, ale to pewnie wiecie. Natomiast ostatnio rozmawiałem ze znajomym, który prowadzi wyspę. Wyspę taką z akcesoriami i do niedawna z telefonami. Wiecie co? Przestał sprzedawać telefony używane, bo jego zdaniem rynek zdechł. Ludzie przestali kupować używki. Nie wiem na ile... No to jest prawda, bo chłopak zrezygnował z biznesu, więc tutaj jakby nie ma wątpliwości. Pytanie, czy faktycznie te obawy o kupno telefonu niespłaconego tak rozłożyły rynek, czy coś innego? A może niskie ceny nowych telefonów to rozłożyły i już nikt... Wiesz co, sorry, ale ja się nie zgodzę. To znaczy bardzo możliwe, że przestała być sprzedaż opłacalna dla punktów, które muszą zapłacić za prąd, ogrzewanie, za wynajem lokalu. Natomiast telefony używane mają się bardzo dobrze nadal w sieci, w portalach aukcyjnych, w portalach sprzedażowych. One nadal są obecne i nadal niektóre modele trzymają ceny.
Tak, Wiem to dlatego, że sprawdzałem ostatnio. niektóre modele, szczególnie iPhony, trzymają cenę jako pętane. Natomiast, sorry, ja Nie, ja bym nawet telefon nie od mówię o osoby iPhone'ach. dwa. Ja mówię, słuchaj, o flagowcach Samsunga na Ej, przykład no sprzed, też, nie no wiem, też. czterech generacji, które nadal nie są bardzo tanie Faktycznie. po prostu. Faktycznie, ale mówię, ja bym nie kupował od osoby, powiedzmy, prywatnej. Nie wiem, no jakąś taką mam dziwną, ale no to może ja po prostu. Dobra, wróćmy, słuchajcie, może Znaczy, do. słuchaj, zawsze można podpisać umowę i na zasadzie, A na podstawie już, tej już umowy. to widzę, jak Janusz za serwisu aukcyjnego podpisuje z tobą umowę kupna-sprzedaży smartfonu. O, Jacek, włosy mi rosną. Nie wiem, można się dogadać. Ja nie mówię o serwisie aukcyjnym, natomiast mówię Można. o O, propozycji Jacek, takiej oczywiście, że umowy. I można. jeżeli ktoś robi problemy, no to wtedy znaczy, że to jest coś Słuchaj, Jacku, podejrzanego po prostu. oczywiście, że można. Oczywiście, że można. Oczywiście, że można trafić po prostu takiego strzała, że ola Boga, super tanio, super telefon, ale to są rzadkie przypadki według mnie. Nie, ja kilka rzeczy Wiesz, ostatnio kupowałem i po są ludzie, prostu którzy na po zimę polują, prostu. że nie, po prostu no way. Są ludzie w różnych miejscach, którzy. Serwis aukcyjny, ten duży polski, jest o tyle łatwiejszy, że tam są opinie. No jeżeli trafiasz na złodzieja, to nie znajdziesz zbyt wielu opinii. Jeżeli trafiasz na stałego sprzedawcę, który po prostu handluje tego typu sprzętem, no to masz dobre opinie. I tutaj raczej jest nieduże stosunkowo, bo nadal istnieje, ale nieduże stosunkowo ryzyko, że trafisz na coś, co jest nielegalne albo niezgodne z prawem. Dobra. Dobra, wróćmy do urządzeń, słuchajcie. Co tam na. Wyskoczyły również w momencie, kiedy nas nie było, dwa Realme 8i i Realme 8S 5G. Oba smartfoniki są stosunkowo do siebie podobne, mimo tego, że to są różne jednostki główne, różne szczegóły. Realme 8i to jest urządzenie bazujące na MediaTeku Helio G96 z wyświetlaczem IPS-owym 6,6 cala, Full HD rozdzielczość, 120 Hz wyświetlacz. Pamięci 64/128 flash, 4 albo 6 RAM, 50-megapikselowy aparat główny z tyłu, któremu towarzyszą dwie dwójki i 16 megapikseli z przodu. Zadziwiająca dosyć konstrukcja, powiem szczerze, szczególnie z tą częstotliwością odświeżania 120 Hz. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się czegoś takiego w telefonie, który jest, no, nie to, że tani, ale stosunkowo niedrogi. Nie no, będzie tanioszką, bo wiesz co, no, co prawda w Indiach zadebiutował, więc mamy ceny z Indii, ale Tak. wersja 4,64 w Indiach kosztuje 730 zł, a mocniejsza 6,128 niecałe 900, 885 wychodzi na nasze. Więc to nie będzie jakiś super drogi telefon. Myślę, że to by była taka półka w okolicach 1000, powiedzmy 200 zł u nas, więc Tak, ale nadal może Realme to coś odświeżenie wyciągnęło, no. wyświetlacza zdaje się zaskakujące przy tej cenie po prostu. Niezłe, niezłe, tak. Dlatego właśnie mówię, że nie jest to telefon jakiś tam strasznie drogi, a rzeczywiście, no, może, że tak powiem, przyciągnąć uwagę. I drugie urządzenie to jest Realme 8S 5G z Dimensity 810, IPS-owym również wyświetlaczem 6,5 cala Full HD i 90 Hz odświeżanie tym razem. Troszeczkę mniej, ale 5G za to. Pamięć 128, tylko 1 tier, jeżeli chodzi o flash, 6 albo 8 giga pamięci RAM. 64 megapiksele tym razem, też z dwoma dwójkami niestety, i 16 megapikseli z przodu, także ładowanie 33-watowe, także całkiem I fajnie. I bateria w ładowarka końcu jest też tam. dobra dodana do tego. Tak. I to są dwie ciekawostki z Indii właściwie i myślę, że teraz Trzecia. możemy przejść. Trzecia jeszcze, przepraszam, jeszcze trzecia, bo Okej. jeszcze Realme Pad był. Na tej samej konferencji pokazano Realme Pada w Indiach i tu najbardziej chyba nas interesują ceny, no i to, że prawdopodobnie urządzenie zmierza też do nas. W Indiach dostali trzy warianty. 3 plus 32 albo z modem MLTE, albo bez, i tu są ceny 730, 830, albo 4,64 z modem MLTE, czyli topowy model, za 940 zł. Czyli możliwe, że niebawem się pojawi też całkiem sympatyczny tablet u nas w okolicach tam 1000 paruset złotych.
Fajny, bo smukły. Tak. Ja to tablet pominąłem, bo mam takie niegasnące przekonanie, że mało kto dzisiaj tablety kupuje, a producenci uparcie je robią, w Tak, związku z tym no. najwyraźniej ktoś jednak kupuje. Wiesz co, ktoś kupuje, bo tablet wymienia się rzadziej niż smartfon, ale jednak się wymienia, bo powiem ci tak, u mnie leży kilka tabletów z powiedzmy ery mody na tablety i po prostu one leżą w roli docisku do papieru lub ewentualnie nie wiem, przeglądarki do zdjęć, bo już są tak ubite oprogramowaniem, już są tak zmulone, że w zasadzie w obecnych czasach nie da się ich używać, a psiakoś wyglądają jak nówki. Są w idealnym stanie Ja i mam no właśnie, muszę kupić nowe. cieniutki chiński budżetowy tablet z Androidem 6.0 Marshmallow, na którym czytam książki. Nie No, ale mówi widzisz, nic a właśnie nic. pytasz, ale już na przykład jakbyś chciał sobie w coś zagrać, to już na nim raczej nie zagrasz. Poza tym połowa. Nie, zagram. Mam na nim stare wersje gierek, które chodzą jak przeciąg po No prostu. tak, Mało ale tego, gierek, które są jeszcze. nadal obecne w Google Play i które w tej A nie, no chwili to że są. wymagają najnowszego Androida. Ale wiesz, coraz więcej aplikacji już wymaga najnowszego Androida i powie ci, tej aplikacji nie zainstalujesz oraz ta aplikacja tu nie ruszy, bo się Czy przy wiesz co, ja mam o tyle dobrze, że aplikacje narzędziowe, które są mi potrzebne w każdym urządzeniu, instaluję na dzień dobry. W związku z tym później nie muszę ich update'ować nawet. Ja rozumiem, ale wiesz, no mówię o ogólnej takiej zasadzie. Dobra, lećmy dalej, bo kurczę się rozpływamy, a dużo A rzeczy. co? Widzicie za mną tę reklamę, to wiecie, co nas czeka. Tak, odsuwałem, ale chyba musimy w końcu coś powiedzieć o Powiedzmy, iPhone'ach to są tegorocznych. nowe iPhony, jedźmy dalej. Nie, po prostu. Wiecie co, mnie Co? możecie to trochę odebrać, że my się albo nabijamy z Apple, albo jesteśmy hejterami Apple. Nie. Mamy kolejne bardzo dobre telefony i w zasadzie tyle. No, To jakoś znaczy podzielić ten tak, moim ci, którzy do entuzjazmem. tej pory używali iPhone'ów, na Tak. pewno będą zadowoleni, Dokładnie. dlatego że to, co Apple pokazało, to jest no, o oczko wyżej, tak? Trochę lepsze baterie. Nie to, żeby podali pojemność baterii, ale podali Nie, no, czasy a kogo to pracy. obchodzi? Jest wystarczająca. W związku z tym albo są troszeczkę większe baterie, albo w jakiś sposób zoptymalizowali system tak, że system dłużej troszeczkę działa. To nie są bardzo długie czasy działania, dłuższe, bo tam o Przyznam. godzinkę wskakują pewne, o 2 godzinki czasem wskakują, no ale Zależy od nadal. scenariusza. No, w praktyce może się okazać, że trochę dłużej popracujemy. Łącznie iPhone'ów, bo, no bo umówmy się, że nie wszyscy muszą być fanami, nie wszyscy muszą wiedzieć, łącznie iPhone'ów pojawiło się 4. W tym jeden iPhone mini z dawna oczekiwany, który no, Który ludzie jest już lubią zaczekany. podobno małe smartfony, w związku z tym Apple wyprodukowało małe smartfony. Mini różni się od wersji podstawowej tym, że ma wyświetlaczek 5,4 cala, w związku z tym no, jest kompaktowy, nie? Malutki jest. Jakby na to nie patrzeć. Podstawka ma 6,1 cala. Smartfony różnią się no, przede wszystkim rozmiarami, jak zapewne No, rozmiarami, pewnie inteligentnie. bateriami. Różnią się troszeczkę rozdzielczością wyświetlaczy, dlatego że Mini ma 1080x2340, taką standardową dosyć rozdzielczość, natomiast iPhone ten podstawowy już nie ma standardowej rozdzielczości, ale taką samą jak jego poprzednik, bo 1170x2532. OLEDowe wyświetlacze i to jest rzecz bardzo fajna, myślę, że Obu. wszyscy się ucieszą. IP68 oczywiście, także to też jest bardzo fajna rzecz. Nowy chip A15 Bionic i nowy system operacyjny, znaczy nowa wersja chipa w zasadzie, znaczy nowy chip i nowa wersja systemu operacyjnego, tak to ujmijmy. No, ładowanie 20 watów przewodowo, bezprzewodowo 15 MagSafe'em albo 7,5, czyli zupełnie zwyczajnie QI. Są aparaty fotograficzne, z których, Właśnie chciałem no powiedzieć. mówię, dotychczasowi użytkownicy Apple będą zadowoleni, dlatego że producent pisze, że będziecie zadowoleni. W związku z tym myślę, że można się tego spodziewać. A jako, że Apple ma jedno z najlepszych oprogramowań, jeżeli chodzi o aparaty fotograficzne i to z dawien dawna, to Będzie. myślę, że rzeczywiście tutaj trudno się rozczarować. Dokładnie. Są dwie dwunastki. Jedna podstawowa, tak, z dobrą przysłoną, bo 1,6. I aparat szerokokątny, 120-stopniowy.
w nowy sposób rozmieszczone w zbliżonej do kwadratu ramce aparatu, bo teraz obiektywy są tak ukośnie ułożone i rzeczywiście wygląda to no, lepiej chyba niż w poprzedniej generacji. W ekranie pozostał notch, no bo Apple dalej polega na odblokowywaniu Face ID takim zaawansowanym trójwymiarowym, które rzeczywiście robi robotę, natomiast no niestety zajmuje trochę miejsca i notch ciutkę zmalał, ale no nadal jest ogromny jak na obecne standardy. W modelach Pro również, bo mamy jeszcze dwa modele 13 Pro i 13 Pro Max i to jest jakby kolejna para telefonów, bo w zasadzie o ile Mini i 13 dzielą dużą część specyfikacji ze sobą, tak, 13 Pro i Pro Max również dzielą sporą część specyfikacji ze sobą. Dwa rozmiary, 6,1, 6,7 cala. Znowu nietypowe rozdzielczości, bo 2,532 na 1170, czyli tak jak było w 13, plus w dużym modelu 2,778 na 1284 piksele. I upgrade'em, że tak powiem, w wariancie Pro jest to, że dochodzi jeszcze jeden 12-megapikselowy aparat na tyle, tym razem z obiektywem, z teleobiektywem, dającym przybliżenie takie to bezstratne trzy razy. No a reszta, no to wiadomo, hybryda, cyfrówka i tego, i do tego jeszcze jest lidar tam do zdjęć portretowych. Po prostu nazwijmy to zaawansowany analizator tła. No. Jeżeli zerkniecie na specyfikacje podstawki i w wersji Pro, to zobaczycie, że one w zasadzie są stosunkowo podobne, poza tą zmianą przy aparatach. Mhm. Także to jest taki zabieg trochę marketingowy, że wersja Pro występuje z wersją Pro Max, a wersja podstawowa występuje z wersją Mini. Dlatego, że tutaj no, ta wersja Mini rzeczywiście mogłaby być osobna, natomiast pozostałe wersje inaczej. Wersja Pro i wersja podstawowa mogłyby być razem i wersja Pro Max znowu oddzielona jako rzeczywiście pewna różnica, bo one się różnią już tej wielkości. Właśnie tak, wiesz, podzielili pod kątem aparatów, że tamte dwa są parą, bo mają podwójne aparaty. Tak, i jakby tu rozdzielili te urządzenia, bo tak naprawdę, no zobaczmy... To jest sprytny ruch marketingowy po prostu. No w zasadzie różni się aparatem, nie? Bo wielkość jest ta sama. No Watcha jeszcze Apple pokazało, ale tutaj wielkie jakieś tam rewolucji nie ma, są ciutkie większe ekrany, oczywiście wiadomo, akumulatory takie same pomimo tego, że ekrany urosły, wytrzymają tyle samo, są kompatybilne z poprzednimi paskami, kształt obudowy niewiele się zmienił. Niewiele się zmieniło tamto monitorowanie aktywności, zmienił się interfejs nieco, tam interfejs dostał na przykład wygodniejszą klawiaturkę, jest to taka ta kosmetyka powiedzmy. Z rzeczy nowych, no to jeszcze mamy iPady, klasyczny iPad 10.2, czyli iPad, po prostu iPad. Jest szybszy od poprzednika, a tak naprawdę no... Szybszy, lepszy. Producent mówi, że jest szybszy, lepszy, że będziecie zadowoleni. No dokładnie, kupuj ta ludzie. Natomiast globalnie rzecz biorąc, jak spojrzeć w specyfikację, tam jest stara specyfikacja Bluetooth, to jest w zasadzie poprzedni iPad, któremu wymieniono oprogramowanie. Jak chcecie coś bardziej na czasie, no to iPad mini. iPad mini no, przeszedł już taki mocny lifting, bo i nowy wygląd zyskał i nowe bebechy. No wiesz, iPada mini sporo czasu nie było przecież na rynku. Dokładnie, no. To nie jest tak, że on z generacji na generację się pojawiał, miał przerwę. Tak, już ma normalny ekran teraz bez tych wielkich lądowisk, bo czytniki papilarnych wywalili na bok. Dwa aparaty 12 mega, z ciekawostek ma USB-C. Czyli tak powiedzmy Apple już w iPadach idzie ostro w USB-C, a w telefonach jeszcze nie. I tak jak Adam mówił, nie reklamujemy i jednocześnie nie krytykujemy. To, co za mną jest złoto, mam nadzieję, że zwolennicy Apple mają duże poczucie humoru i że nie pogniewają się za moją tapetę dzisiejszą. I przechodzimy, słuchajcie, do nowości najnowszych, dopiero co, jeszcze cieplutkie po prostu. A co takiego? No Xiaomi 11, tak? A, no tak, 11. Seria Xiaomi, właściwie to seria Xiaomi 11T plus
Xiaomi 11 Lite 5GNE, o rany, jaka nazwa. Zapomniałem o Xiaomi, tak. Dobra, ja se robię, wcale nie zapomniałem. Zacznijmy od tego najprostszego, który tak naprawdę designem może być wam, design może być wam znajomy, dlatego że to jest design, który się już pojawiał, w szczególności ten aparat fotograficzny tylny w kilku modelach. W związku z tym trudno go pomylić. Jak ktoś zobaczy, to będzie wiedział, że to Xiaomi. Ale to nie jest zły smartfon, broń Boże. Nawet jeżeli to jest pewna powtórka designu, można to nazwać konsekwencją designu producenta, prawda? No, Snapdragon... Słucham? Tak, nie, zgadzam się. A tak naprawdę to, jeżeli myślimy o tym samym modelu, czyli Xiaomi 11 Lite 5GNE, tak? Tak. To tak naprawdę... To jest sequel Xiaomi Mi 11 Lite 5G, bo jedyne, co się zmieniło, to procek i dodali nową wersję kolorystyczną obudowy, bardzo ładną zresztą, taki śnieżna biel, wygląda jakby był pokryty kryształkami lodu. Wydaje mi się, to jest moja teoria oczywiście, że no, ten telefon w ogóle powstał tylko dlatego, że procesory stosowane w Mi 11 Lite 5G się skończyły albo są z nimi problemy i musieli wymienić procek. Teraz tu kładą Snapdragona 778G, a reszta jest w zasadzie taka sama jak... Obawiam się, że coraz częściej będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, że smartfony co najmniej na różnych rynkach, ale również czasem na tym samym rynku będą miały różne procesory. Co prawda mieliśmy do tej pory już do czynienia z taką polityką, no chociażby w przypadku Samsunga, tak, który stosował Exynosy na Europę, a Qualcommy na Chiny i na Amerykę. Natomiast w tej chwili tego typu polityka prawdopodobnie będzie coraz częściej wymuszona właśnie tym, że no nie do końca dla całej serii smartfona wystarczy wszystkich procesorów, które zostały zamówione. W związku z tym może być coraz częściej. Natomiast Adam wspomniał o wymianie procesora, on został wymieniony na Snapdragona 778G. Także zmiana jest rzeczywiście dosyć znacząca. Poza tym rzeczywiście specyfikacja pozostaje właściwie bez zmian. To, co warto wspomnieć, to bateryjkę 4250, że nie największa, ale jest za to AMOLED z kolorkiem bardzo fajnym, ponad milion kolorów, także to jest ponad miliard kolorów, przepraszam, to jest 10-bitowy kolor. 90-hercowe odświeżanie. Aparaty 64 plus 8 plus 5 z przodu 20. Tak. Mocna fajnie. Średnia półka. Ceny poznamy na początku października, bo wtedy ten telefon trafi do nas. Jeżeli lubicie robić fotki makro, to akurat ten model dobrze robi w makro. No i bajerancko wygląda, myślę, że panie szczególnie pokochają tą wersję śnieżno-białą, bo wygląda naprawdę super. Są jeszcze dwa telefony, Xiaomi 11T i Xiaomi 11T Pro, które różnią się zaledwie paroma, ale dość istotnymi szczegółami. No między innymi procesorem, bo no, szczególnie procesorem. Pro ma Snapdragona 888. Oj nie, tak. Przepraszam, nie pro, tak, tak 11 Pro. Ma Snapdragona 888, natomiast 11 ma Dimensity 1200. Tak, no i tutaj jakby prawdopodobnie też z racji zastosowanych procesorów mamy różne moce ładowania akumulatorów o pojemności 5000 mAh, zaznaczam, czyli mamy jednak dużą baterię, ale z szybkim ładowaniem. W podstawce już mamy 67 W. A w 11T Pro będzie 120 W. Ja się nie mogę doczekać, żeby to wypróbować. Ładowarkę miałem w łapie, ciężka jak diabli, więc coś tam na pewno to robi. Ma napełniać baterię w 17 minut, a bateria ma, według zapewnień producenta oczywiście, wytrzymać przynajmniej 800 cykli ładowania, zachowując 80% pierwotnej pojemności. Ja się boję niestety tego typu ładowarek, dlatego że wydają mi się potwornie duże. I pomimo tego, że nie ma jakichś sensownych badań, to jednak zdaje mi się, że przy dzisiejszej technologii baterii nadal te baterie mogą wytrzymać troszeczkę mniej. Tutaj, no wiesz, jeżeli producent zapewnia, to w zasadzie, jeżeli będzie w stanie po 800 cyklach udowodnić, że ma mniej niż 80%, myślę, że będzie jakaś podstawa do reklamacji telefonu. Natomiast przeliczcie, ile to jest 800 cykli ładowania. Myślę, że wcześniej wam się ten telefon znudzi albo go potłuczecie.
No, jeżeli tyle wytrzyma, to Tak, jest nadzieja dla tych, którzy smartfona używają przez 2 lata, że wystarczy w każdym razie. dokładnie. A skoro już jesteśmy przy obietnicach producenta, to tutaj dodam, że Xiaomi obiecuje, że te modele, i pewnie będzie to rozszerzone z czasem na inne, otrzymają przynajmniej 3 aktualizacje, mają gwarantowane 3 aktualizacje do kolejnych wersji systemu, czyli dostaną nawet Androida 14 i mają gwarantowane 4-letnie wsparcie poprawkami bezpieczeństwa. No i znów wiadomo, obietnica obietnicą, sprawdzimy jak to wygląda w praktyce. Natomiast nieoficjalnie dowiedziałem się, że tą polityką będą obejmowane również inne modele, że to nie tylko będzie tych dotyczyło tutaj, w tych akurat to powiedzmy debiutuje. Natomiast no, Xiaomi myśli o rozszerzeniu tej polityki długiego wsparcia na inne modele. No ale dobra, wróćmy do telefonów. Aparaty fotograficzne. Podstawa to 108 megapikseli. Do tego mamy szerokokątną ósemkę i mamy aparat telemakro. O co chodzi? Telemakro według producenta, i rzeczywiście to tak w praktyce działa, polega na tym, że nie musimy zbliżać telefonu do fotografowanego obiektu na 4 cm, bo to jest bez sensu, bo wtedy często sobie zasłaniamy światło. Ma po prostu autofokus porządny. No może tak, no albo po prostu jest teleobiektywem, bo to jakby się, myślę, do tego sprowadza. W każdym razie rzeczywiście no, pomyśleli o takim częstym problemie przy zdjęciach makro, że jak przybliżamy się z telefonem, to zasłaniamy światło i zdjęcie i tak wychodzi najczęściej, słabo. Najczęściej ostrość łapie w zakresie 2 do 4 centymetrów w zależności od marki, w zależności od aparatu, no tak. W zależności od konstrukcji. Tutaj tego nie trzeba robić na szczęście. No tak. Znaczy zbliżyć i tak trzeba, ale... Tak, ale chodzi o to, że właśnie tutaj po prostu głównym jakby celem jest to, żeby sobie nie zasłonić telefonem oświetlenia. A, jeszcze aparat do selfie 16 w otworku ekranu. Z ciekawostek w obu modelach jest ten sam zestaw aparatu. Tak, tak, dokładnie. Chociaż z pewną różnicą, bo Pro może nagrywać filmy tylnym aparatem w 8K z HDR 10+, tak. Czym się różni od podstawki. Natomiast technicznie, powiedzmy, to te aparaty są takie same. A ty co mówisz, że podstawka nie jest w stanie nagrywać w 8K? No nie, bo... No bo nie. No, nie może, no. Nie ma tej opcji. Rany, to co? To ja znowu błąd zrobiłem? Jacek, no widziałem slajdy na prezentacji, zawsze możemy upewnić się u Xiaomi, ale no tak było podawane. Nie, no jak to ja jedno... dostałem, wiesz, no. Też dostałem ten. No, zanotowałem to jako jedną z różnic, więc... Dobra, nie, ale ja słuchaj, ja nie poddaję wątpliwości, ja po prostu łapię się za głowę, że być może zrobiłem po prostu kolejny błąd. Tak, no tak samo by się to też minimalnie różnią. Bo tylko chciałem jeszcze w międzyczasie dodać, że tam jest mnóstwo filmów, mnóstwo trybów wideo, tam specjalnych efektów, będzie recenzja, to wam o tym opowiem. Natomiast wyświetlacze jeszcze, 6,67 cala AMOLED, Full HD+, ze 120-hercowym odświeżaniem, wysoką jasnością do 1000 nitów podbijaną tam zależnie od potrzeb. No i znowu malutka różnica w wyświetlaczach. Model Pro wspiera Dolby Vision. No ale to znowu jest niuansik taki, który nieznacznie odróżnia te telefony. Jeżeli chodzi o kolory, no to mamy 3, szary, biały i niebieski. We wszystkich jednakowo. Będą 2 tiery pamięci w 11T. 828, 8256. W 11T Pro będzie 828, 8256 i 12256. Polskie ceny, moi drodzy, poznamy z początkiem października. Wiem kiedy, ale nie mogę wam powiedzieć chyba jeszcze. W każdym razie wiem, że ceny będą niezłe. No, nie będą to najtańsze telefony, ale myślę, że szczególnie w przypadku modelu Pro cena może być dosyć fajna. Z fajnych rzeczy jeszcze będzie nowy Mi Band 6. Tak, dobrze mówię, nowy Mi Band 6, bo będzie Mi Band 6 z NFC wreszcie. Wreszcie da się zapłacić opaską Xiaomi. Na razie nieoficjalnie, podkreślam, nieoficjalnie wiem, że da się to zrobić z mBankiem, bodajże Alior chyba i Santander się jeszcze zastanawiają.
PKO SA się chyba zastanawia też jeszcze, PKO BP cisza. Aczkolwiek w przypadku tego ostatniego mam nadzieję, że też się to dosyć szybko ogarnie, bo oni dosyć szybko ogarniają nowe rzeczy, chociaż mają w nazwie narodowy. Nie narodowy, Boże. Dobra, nieważne. Wiecie, o co chodzi. W każdym razie będzie można płacić opaską Xiaomi w Polsce normalnie, jak ludzie. I jeszcze Mi Pad 5 był. Ale Mi Pad 5 to w zasadzie dobrze znamy, no tyle, że będzie wiadomo, że będzie u nas, będzie też rysik do niego. No i ceny znowu poznamy, moi drodzy, w październiku, bo była premiera Xiaomi w poniedziałek, podawali ceny, ale w euro. Nie wiem, na ile one was interesują, bo nie mam takiego, kurczę, wewnętrznego przekonania, że one będą miały takie stuprocentowe przełożenie 1:1 na złotówki, wiecie? Ja z kolei nie znalazłem potwierdzenia tego nagrywania, ale jeszcze poszukam, na pewno znajdę. Natomiast to, czego jeszcze nie powiedzieliśmy, to że na ekranie będzie Gorilla Glass Victus. A tak. A ta słynna kamera telemakro, jej się poszerzy po prostu zakres głębi ostrości z 2:4 na 3:7. W związku z tym to też nie jest taki autofokus, jaki. To jest po prostu aparat makro tak naprawdę. No. Niech sobie będzie. Nie, chodzi mi o to, żeby się ludzie nie spodziewali po nim, nie wiadomo czego, to jest 5-megapikselowa matryca, która jest do makro tak naprawdę. Tak. No. Trochę łatwiej będzie złapać ostrość. Tak, będzie wygodniej nim robić zdjęcia, bo to chyba głównie to mieli na celu i myślę, tak, miałem chwilę, się bawiłem tym aparatem, więc wydaje mi się, że chyba się udało. No ale zobaczymy w testach. Tak, oni tutaj twierdzą dodatkowo jeszcze, że ten telemakro ma dwukrotne powiększenie. Nie rozumiem, powiem szczerze, tej informacji, ale okej, spoko. Dobra, znajdę, słuchajcie, i poprawię ewentualnie, jeżeli Adam, to co Adam mówi jest legitne, to poprawię rzeczywiście w rozdzielczość nagrywania w 11T, jeżeli ona się rzeczywiście różni, bo mogłem zrobić byka jak najbardziej. A tymczasem chciałem jeszcze wspomnieć o dwóch telefonach, które, bo jest tego więcej, pojawiło się naprawdę więcej różnych modeli, które średnio są dla nas interesujące, niektóre egzotyczne. Ale tak, CAD wypuścił, jest to ciekawostka, smartfonika z klapką S22 Flip. Od smartfonik, tak, który przy okazji obsługuje 4G, w związku z tym może wam posłużyć jako modem, bo sam do przeglądania, no cóż, jeżeli się uprzecie, jeżeli jesteście w stanie na ekranie 2,8 cala oglądać internet 480x640 pikseli, może się uda. Ale ma za to na przykład Corning Gorilla Glass, tak, który zapobiegnie temu, żeby to wam się rysowało. Ma Snapdragona 215, czyli w tym najniższym tierze, w tych feature phone'ach, no to jest rzecz dosyć wyjątkowa, no bo do tego ma jeszcze Androida, tak? Czyli w zasadzie to jest smartfon. Prawie smartfon. To jest smartfon dla kogoś, kto nie potrzebuje zupełnie smartfona, ale z pewnych powodów musi go mieć, chociażby, żeby na maile odpisać, albo chociaż je przesłać. To znaczy, Jest to bardzo dobre. Wiemy, że nasz kolega redakcyjny lubi na przykład telefony, które mu umożliwiają dostęp do internetu w miejscach, gdzie normalnego kablowego internetu nie ma. I tutaj to mogłoby być, nie wiem, bo nie używaliśmy tego, ale to mogłoby być całkiem niezłe rozwiązanie. Baterijka 2000 mAh. Heca polega na tym, że nie będzie, bo jest dostępny tylko w T-Mobile USA, czyli w Stanach, tylko w Mobile'u, tak. Za równowartość 900 zł. No, także u nas szanse są co najmniej średnie. Nie sądzę, żeby był, bo jeżeli to jest telefon operatorski, to przynajmniej przez jakiś czas będzie operatorskim, bo po to zostało zrobione. I jest jeszcze jeden telefonik, którego co prawda niby oficjalnie nie ma, ale oficjalnie już jest, dlatego że specyfikacja jest u jednego z chińskich operatorów. Natomiast zdjęcia pojawiły się z kolei w jednym z chińskich serwisów sprzedażowych, a mowa o Oppo K9 Pro 5G. No tak. Smartfonik jest niebrzydki, też powtarza design z tych Oppo, które już znamy. Działa na Dimensity 1200 z AMOLEDem 6,4 cala, Full HD, z pamięciami 128/256, flash 8 albo 12 RAM, aparatami 64+, 8+, 2 i przed nim 16 megapikseli. Więcej informacji na razie o nim
Nie ma. Bateryjka 4, Będzie niemal 4500 jeszcze. oficjalnie. Właśnie dzisiaj widziałem, że się pojawiły już oficjalne rendery producenckie, a będzie chyba tam 20 któregoś września. Tak, no, my mamy komplet w tej Tak, chwili. no Także... jest komplet, bo operator dał, nie? I To urząd. znaczy nie, operator nie dał, operator dał cztery zdjęcia, które były do tej pory, natomiast one zostały wymienione na oficjalne rendery producenta. W tej chwili jest w dwóch kolorkach, takim błękitnym, tęczowym i w czarnym. Z każdej strony go widać. No jak już jesteśmy przy Oppo, to Oppo wypuściło telefon z genami Kodaka, bo tak naprawdę wzięli, przebrali Oppo Find X3 Pro w nowe wdzianko nawiązujące stylową do kultowego aparatu małoobrazkowego Kodaka, czyli trochę takiego, trochę pseudoskóry, trochę matowego metalu. Wygląda ładnie. Chyba tyle, nie? Wygląda fajnie, nazywa się Find X3 Pro Lensman według Chińczyków, przynajmniej na chińskim rynku tak się nazywa. I właściwie nie różni się poza designem prawie niczym od wersji podstawowej Find X3 Pro, poza tym, że wymienili aparat fotograficzny. Do tej pory makro w tej wersji głównej miało 5 megapikseli, tutaj włożyli matrycę 3 megapiksele i to jest konkretny kamyczek do ogródka. Oj, coś zaczyna brakować podzespołów mocno. No chyba tak. Bo powinna być ta sama matryca, nie ma powodu, żeby zmieniać kamyczek. No szczególnie w dół, a nie w górę, nie? No właśnie. Fotograficznym jakby nie było, nie? Tak. Było tego, słuchajcie, więcej. Jeżeli jesteście zainteresowani rzeczami egzotycznymi, co? Mogę polecić Blackview BV6600 Pro dla tych, którzy robią tafony. Dla tych z kolei, których interesuje rynek indyjski, to co tam popularne, Infinix 0X, bo cała seria wyszła również na rynku indyjskim i okolicznych, bo to jest jeszcze Indonezja, jest jeszcze kilka innych. Także było tego dosyć sporo w momencie, kiedy nie byliśmy, staraliśmy się zebrać to, co najistotniejsze przez te dwa tygodnie. Żeby was też nie zanudzić, tam jeszcze Moto E20 się pokazała na polskim rynku, tam, ale to nie będziemy o tym telefonie mówić, bo nie. Tablety się wysypały, nie wiem, HTC Asto na przykład, tak. Tak, jakiś tam Whitefire e-Ultra jeszcze jest na horyzoncie i iPhone polski, nowe klasyki pokazał, takie słuchawki z guziczkami normalne. Także zachęcamy do zaglądania do aktualności, bo tam po prostu przeczytacie to wszystko. W aktualnościach macie wszystko, natomiast jak klikniecie na naszej stronie przy tym takim jeżdżaczku z telefonami na więcej, to dostaniecie wszystkie nowości, które po prostu się pojawiły z tych topowych nowości w całości będą. No i tak to wygląda. Teraz chyba podziękować wam za cierpliwość. Fajnie, że wpadliście. Mało was było ostatnio oczywiście na tubie. Wakacje i nas też było. Sami wiem, jak jest. Nas też także było mało, także miejmy nadzieję, że odrobimy to niebawem i będziemy się widzieć coraz częściej i większym. Zapraszamy was serdecznie na przyszły tydzień. Pozdrawiamy serdecznie. Życzymy udanego weekendu i udanego przyszłego tygodnia. Cześć. Do zobaczenia.